Niezwykła technika wpływająca pozytywnie na zdrowie, czy może pseudonauka? Jej twórcy twierdzą, że Miuning zmienia kształt szczęki bez operacji, a w ostatnich latach technika ta zyskała znacząco na popularności w internecie. Wrzucie pokarmu przez małe dzieci. W Stanach Zjednoczonych, królestwie fast foodów i produktów z puszki, coraz więcej dzieci ma problemy ze zbyt wąską szczęką, no a w konsekwencji ze stłoczeniem zębów. W opinii ortodontów do rozwoju tej poważnej wady zgryzu w dużym stopniu przyczynia się niestety to niewłaściwy sposób karmienia dzieci po ukończeniu przez nie około 8-9 miesiąca życia. W tym okresie do diety dziecka rodzice powinni stopniowo wprowadzać produkty mniej rozdrobnione o bardziej twardej i grudkowatej konsystencji. Dzieciom, którym rodzice ułatwiają jedzenie, podając zupki i kaszki ze słoiczków, grozi to, że będą miały zbyt wąskie łuki zębowe. Gryzienie i rzucie pokarmu stymuluje bowiem rozwój kości szczęki, a także pozwala na prawidłowe kształtowanie się zgryzu. Kiedy łuk zębowy górny lub i dolny jest zbyt wąski, to zęby, mimo tego, że rozwijają się prawidłowo, nie znajdują dla siebie miejsca i ulegają stłuczeniu. Efektem tego zaburzenia są m.in. kły wystające poza łuk zębowy, zmiana położenia zębów siecznych, czy zęby przedszczelinowe, które wyrzynają się po stronie języka. Warto w tym miejscu przypomnieć, że stłoczenie zębów może również powodować chorobę dziąseł, a także przyzębienia i może sprzyjać rozwojowi próchnicy. Dlatego trudniej jest nam po prostu wtedy usunąć z przestrzeni międzyzębowych zalegające resztki pokarmu. Szczęki i zęby u naszych przodków. Nasi przodkowie żuli pokarm około 4 godzin dziennie. Pomyśl, jeśli język pracuje za każdym razem, kiedy połykamy, mówimy, przeżuwamy, to za każdym razem, kiedy to robimy, to mocno on naciska na górne podniebienie. Jeśli ta siła nacisku i połykanie powtarzają się setki razy dziennie przez całe życie, no to według twórców metody zdecydowanie może to wpłynąć i zmienić sposób, jak nasza twarz rośnie, jak rozwija się, ponieważ to wpływa dalej na kształt i położenie szczęki. Natomiast w przypadku niewłaściwego utrzymywania szczęki języka w stanie spoczynku, no to górny łuk nie jest obsługiwany, nie jest angażowany, więc zaczyna się zawężać i w efekcie będzie mniej miejsca na zęby, które będą krzywe, co po prostu ortodonta nazwie wadą zgryzu. Jeśli spojrzysz na naszych ostatnich przodków, którzy wiedli tryb życia jako łowca-zbieracz około 10 tysięcy lat temu i spojrzysz na ich czaszki, to możesz zobaczyć, że wszyscy z nich mieli po prostu ogólnie zęby proste z zębami mądrości, a trzecie zęby trzymowe są nadal nienaruszone. Richard Klein, który jest bardzo znanym ewolucjonistą z Uniwersytetu Stanforda, powiedział, że nigdy nie widział starożytnej czaszki z krzywymi zębami. Pochodzi to z książki Jaws, The Story of a Hidden Epidemic, czyli po prostu, mówiąc po polsku, szczęki. Mewing. Co to jest? Mewing jest to technika, która obiecuje pomóc uzyskać ten pełen potencjał genetyczny w rysach twarzy poprzez właśnie zmianę pozycji języka i zębów. Dlatego właśnie dzisiaj mówię Mewing, praktykę, która twierdzi, że aby zmienić strukturę twarzy, to ćwiczenie mięśni szczęki języka mogą angażować na jej zmianę, tak samo jak w przypadku, kiedy my ćwiczymy mięśnie, no to nasze mięśnie będą się zmieniać. Idea pochodzi od brytyjskiego ortodonty doktora Johna Mew, który wraz z synem, doktorem Mike'em Mew, pomogli w popularyzacji tego trendu za pośrednictwem swojego kanału YouTube i według mojej najlepszej wiedzy nie istnieje na razie żadne niezależne badanie, które bada skutki tego typu ćwiczeń. Jeśli z czasem coś się pojawi albo znajdziecie dodatkowe źródła, no to linki oczywiście możecie wkleić w komentarzach jako referencje dla innych osób, które w ten film będą oglądały w przyszłości. Mewing, w najlepszym przypadku hipoteza i w najgorszym przypadku pusta pseudonauka jako praktyka, rozprzestrzeniła się w YouTube i na Instagramie poprzez vlogowe poradniki, historie z transformacji zgłaszane przez ludzi i zdjęcia przed i po od osób, które mówią, że próbowali Mewing i wyniki według nich są naprawdę imponujące. Dlatego właśnie robię ten 30-dniowy challenge, chcę spróbować i przetestować wszystko tak obiektywnie, jak tylko potrafię. Zobaczycie, czy są jakieś pozytywne skutki w moim wyglądzie w ciągu 30 dni. W drugim filmie
po owym czasie, po tych 4,5 tygodnia, wrzucam zdjęcia i moje spostrzeżenia. Także ruszajmy. Czym jest główna technika mewingu? Ona polega na lekkim ugniataniu, mieszczeniu warki języka. Umieszczamy czubek języka tuż za zębami, dotykamy nim góry naszego podniebienia. Możemy to w prosty sposób zrobić, wymawiając litery NG. Ważne jest również, aby upewnić się, że aktywnie działa to i nasza tylna część języka, czyli pcha w górę nasze podniebienie. W tym celu może nam pomóc podbródek, wepchnijmy go do tyłu, tak aby głowa i szyja były w jednej linii proste z kręgosłupem. Czyli skrócony opis, jak dobrze wykonać mewing. Zamykamy usta i delikatnie dotykamy językiem zębów. Język przesuwamy do podniebienia, lekko naciskamy, wydając dźwięk NG, na przykład jak podczas wymawiania angielskiego słowa sing. Powinniście poczuć taki lekki nacisk na szczękę, no i pamiętajcie, aby nie blokować dróg oddechowych podczas oddychania. Utrzymujcie to pchanie na podniebienie i lekko na zęby, kiedy tylko możecie w ciągu dnia. Jakie są korzyści według twórców mewingu? Oprócz tych, które teoretycznie mają zmienić nasz kształt szczęki, mewing pomaga również w zaburzeniach mowy, w bezdechu, w problemach z oddychaniem, w problemach z połykaniem, a także w zapaleniu zatok. Wydaje się, że przyczyny zdrowotne mogą być dosyć trudne do ustalenia bądź potwierdzenia, ale głównym powodem, dla którego ludzie najczęściej zaczynają mewing, wydaje się być właśnie zwiększona koncentracja na poprawie linii szczęki. Mój dokładny plan na 30-dniowy mewing challenge wygląda tak. Pierwsze ćwiczenie, czyli chin tuck, czyli szyja i głowa do tyłu i następnie, nie zmieniając pozycji, po 30 ruchów na tak i nie, a także lewo i prawo. Drugim ćwiczeniem będzie guma do rzucia przez 20 minut, czyli angażujemy szczęki. Tak jak wcześniej powiedziałem, badacze twierdzą, że nawet nasi przodkowie żuli do 4 godzin dziennie. W naszym przypadku, kiedy w naszych czasach, kiedy pożywienie często jest przetworzone, mocno ugotowane, przygotowane, bądź występuje w formie płynnej, nie angażujemy tych mięśni i szczęk tak bardzo, także minimum przez 20 minut dziennie będę żuł gumę do rzucia, podejrzewam 3-4 pastylki. Kolejnym ćwiczeniem będzie tutaj również guma do rzucia, ale polega to na tym, że językiem będę tą gumę rozprowadzał po podniebieniu. Będę starał się ją rozpłaszczyć tak, aby przykryła moje podniebienie, czyli lewo, prawo, przód, tył. Tak będą wyglądały te ruchy, tak aby guma była dosłownie rozwarcowana na cienki pasek. No i plus sam mewing, który będę utrzymywał przez minimum te 20 również minut dziennie, a także piąte ćwiczenie, czyli general body posture. Będę mniej więcej siedział bardziej wyprostowany, tak aby ta szyja, głowa były w jednej linii. I teraz lekkie tipy, jak można sobie pomóc podczas samych ćwiczeń mewing. Spójrzcie na moje podgardle. Ćwicząc mewing, podnosimy je do góry, bo język wypychamy w podniebienie, prawda? Natomiast w obecnych czasach ludzie trzymają ten język w zły sposób i podgardle idzie w dół, czyli mniej więcej wygląda tak. Widzicie, jaka jest różnica. Także, aby pomóc sobie wykonywać dobrze mewing, wypychamy podgardle do góry i językiem przyciskamy górne podniebienie. I to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się podobał. Koniecznie zasubskrybujcie, żeby otrzymać powiadomienia odnośnie drugiej części, bo może być to dosyć ciekawy taki challenge przez kolejne 30 dni. Ja Was teraz pozdrawiam serdecznie. Rafał Schreiner. Zapraszam do subskrybowania i do moich social mediów. Pozdrawiam. Hej.